Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. News nadesłany przez Jacka, który bardzo słusznie zauważył, że w tej codziennej pogoni za pieniędzmi, za pracą, za karierą przegapiliśmy jedną bardzo ważną rocznicę. Otóż 50 lat temu w stanie Oregon wysadzono wieloryba dynamitem. 8-tonowe ciało martwego zwierzęcia zaczęło być problemem, bo zaczął się rozkładać. Odrzucono pomysł zakopania go, bo nikt nie chciał go pociąć, a w związku z tym, że to Amerykanie, postanowili wysadzić go za pomocą dynamitu. A dokładnie za pomocą 0,5 tony dynamitu. Licząc na to, że ciało wieloryba rozpadnie się na malutkie fragmenty, którymi zajmą się mewy. Więc przegonili gapiów dalej. Swoją drogą widać, że nie było jeszcze Netflixa, skoro rozrywką dla całych rodzin było oglądanie wysadzanego wieloryba. I zrobili to. Szybko okazało się, że trochę ich poniosło z ilością dynamitu i w promieniu kilkuset metrów na ludzi spadł deszcz z kawałków wieloryba. Same kawałki były zresztą większe niż zakładano. Dużo większe. Niestety nie wiemy, czy samochód był ubezpieczony przed uszkodzeniem przez spadającego wieloryba. Ale to miejscowość nadmorska, więc niewykluczone. Do tego cały plan z mewami nie wypalił, bo odstraszyły je eksplozja, a potem sam smród. Zresztą, i tak, cytując reportera, żadna szanująca się mewa nie zainteresowałaby się taką zdobyczą. I możecie pomyśleć, okej, ale teraz przynajmniej w stanie Oregon wiedzą, w jaki sposób nie pozbywać się wieloryba. No właśnie nie. W 2000 roku zrobili dokładnie to samo, też z dynamitem, też z wielorybem, tylko na innej plaży. Josef Szajer, europoseł, jeden z założycieli Fideszu, konserwatywnej węgierskiej partii rządzącej, został przyłapany w Brukseli na tym, jak uciekał porynnie z gejowskiego seksparty. A tu dopiero zaczynają się smaczki tej akcji. Sam Fidesz to prawicowa partia rządzona przez Viktora Orbana, który jest idolem Jarosława Kaczyńskiego. No i pan Josef został we wtorek przyłapany na tym, jak uciekał z mieszkania, w którym odbywało się spotkanie 23 mężczyzn, którzy postanowili posunąć właśnie nawiązane znajomości na kolejny etap. Na początku zasłaniał się immunitetem, zresztą tylko ty mógł się zasłaniać, bo jak powiedział w wywiadzie organizator imprezy, policjanci od razu zażądali od nas dokumentów, tylko jak mogliśmy natychmiast je okazać, skoro nikt nawet nie miał na sobie bielizny. Sama orgia zresztą nie byłaby nielegalna, gdyby nie zakaz zgromadzeń. I w ten sposób pan Szajer zrzekł się immunitetu i odszedł z partii. Po pierwsze, to tłumaczy, dlaczego zaraz po wyborach tak ciągnęło na Węgry Krzysztofa Bosaka. I możecie powiedzieć, okej, ale dlaczego na przykład nie czepiasz się Biedronia? Jeżeli Biedroń, po tym jak buduje swój wizerunek na swojej orientacji, zostanie przyłapany w łóżku z kobietą, to będzie pierwsza sprawa, jaką się zajmę. Po drugie, prawem serii w środę pojawiła się informacja o wpadce litewskiego posła, znanego homofoba Petrasa Grażulisa, należącego do partii Porządek i Sprawiedliwość. Serio, oni się tak nazywają. Który podczas zdalnych obrad włączył kamerę, a wszyscy zobaczyli za nim nagiego mężczyznę. A najlepsze są jego tłumaczenia. Na początku tłumaczył, że to był jego syn, potem zmienił wersję i stwierdził, że to dziennikarz, który go nęka i specjalnie nagi schował się w jego szafie. Zresztą ten poseł wcześniej był znany też z tego, że był przeciwnikiem, wielkim przeciwnikiem aborcji. Został przyłapany rok temu, w 2019, na tym, jak nakłaniał swoją partnerkę do tego, aby zrobiła aborcję. Po tym skandalu stwierdził, że ma już dosyć kobiet, bo przyciągają tylko i wyłącznie kłopoty. No i trzeba przyznać, że słowa dotrzymał. Jeśli chodzi o polskich posłów, to w Sejmie krążą plotki o co najmniej dwóch członkach rządu, którzy są otwarci na czuły i silny dotyk kolegi. Z oczywistych powodów nie mogę podać ich nazwisk, ale... Gdyby coś mi się stało, to w Warszawie za Biedronką na Zwycięzcu znajdziecie takie drzewo. Tak drzewo, no i pod tym drzewem jest kawałek betonu. I pod tym kawałkiem betonu będzie ukryta kartka, na której znajdziecie informacje, jak dotrzeć do kartki, na której są nazwiska, między innymi wiceministra. Kreatywność oszustów rośnie. Do tej pory mogliśmy stracić pieniądze metodą na wnuczka, na policjanta, na asasina. Do tych wszystkich metod dołączyła nowa, na Willa Smitha. Mieszkanka powiatu chełmskiego wierzyła, że flirtuje na czacie ze znanym aktorem. Głównie za sobą pisali, ale zdarzyły się też połączenia wideo. I kiedy ten poprosił ją o 45 tysięcy złotych, aby upoważnić do odbioru diamentów, gotówki i pozwu rozwodowego, wszystko o wartości 9 milionów dolarów, ta przelała mu pieniądze. Słuch po nim zaginął, a co ciekawe, Will Smith nie zabrał do tej pory głosu w tej sprawie. I wiecie, gdyby ofiarą oszusta był Najman albo ktoś inny, kto wymaga opieki, to byłoby zrozumiałe, ale to była 35-letnia dorosła kobieta. Dlatego policja apeluje, jeżeli zgłosi się do was ktoś, kto będzie chciał pieniędzy na upoważnienie do odbioru diamentów albo na zorganizowanie wyborów, nie dawajcie żadnych pieniędzy, zgłoście się na najbliższy komisariat. News nadesłany przez Adama. Adolf Hitler wygrał wybory w jednym z okręgów w Namibii. Pełne nazwisko polityka to Adolf Hitler Unona i wygrał właśnie wybory do Naczelnej Rady, zdobywając 85% głosów w swoim okręgu. Adolf twierdzi, że jego ojciec nie miał pojęcia, że to bardzo niezwykłe imię, kiedy mu je nadawał.
Ciekawostka, po wojnie część krewnych tego niemieckiego Adolfa zawarła taki pakt, że nie będą się rozmnażać, aby jego geny po prostu wyginęły. Sam Adolf Hitler Unona uspokoił opinię publiczną, mówiąc, że nie planuje zdobycia władzy nad światem i dopóki nie zaatakuje poczty w Botswanie, możemy czuć się bezpieczni. Homar jest najbardziej aerodynamicznym zwierzęciem na świecie. Jak donosi korespondent Jacek, pewien naukowiec upił się i w związku z tym, że kocha psy, chciał sprawdzić, jak aerodynamiczny jest jego pies Korgi, a potem już go poniosło. Wykorzystał więc tę skomplikowaną aparaturę do tego, żeby sprawdzić, jaką aerodynamikę mają inne zwierzęta. I tak. Słoń ma zadziwiająco dobrą aerodynamikę. Koza też. Podobnie jak krowa. Ale wszystkich na głowę bije homar. Ciekawostka, krowa ma lepszą aerodynamikę niż Jeep Wrangler. I możecie powiedzieć, a po co mi ta informacja? Ale jeżeli za kilka lat was i 7 innych ludzi porwą terroryści, powiedzą, wypuścimy jednego, tego, który rzuci najdalej wybranym zwierzęciem, uśmiechniecie się do siebie w duchu i powiecie, wybieram homara. News nadesłany przez Przemka. Kategoria kulinarna. W szkolnym konkursie pieczenia ciast wygrał pasztet. Konkurs ogłosiło drugie liceum ogólnokształcące w Zawierciu i jeden z uczniów, wyłamując się ze sztywnych ram rywalizacji, wysłał zdjęcie pasztetu. Internauci to podchwycili i pasztet zdeklasował kokosowych i owocowych rywali. A ze mną jest Igor, pomysłodawca całej tej akcji. Powiedz mi, jak to dokładnie wyglądało od strony technicznej? W sensie, ty do końca zostałeś w tym konkursie, czy tam na którymś etapie powiedziałeś, dobra, to jednak nie jest ciasto? To znaczy, ja jak rzuciłem ten pasztet na tą stronę, to sam postanowiłem, że zrobię trochę beki, trochę kontentu pod memy, które okazały się genialne, ale stwierdziłem, że wycofam to, bo jednak ci ludzie, którzy zrobili faktycznie to ciasto, no to jednak chociaż poświęcili 5 minut na to, znaczy przysłużyłem 5 minut, nie? Spoko. Ja wiem też, że nie możesz podać przepisu, to oczywiste, ale powiedz mi, czy sekretnym składnikiem, którego dodałeś do pasztety, było serce? To znaczy serca może nie, natomiast warto po prostu dodać trochę uśmiechu i pozytywnej energii, bo myślę, że w dobie jednak warto zachować ten uśmiech na twarzy. Bardziej mi chodziło o to, czy zmieniłeś serce i inne podroby, ale spoko, twoja odpowiedź bardzo mi się podoba. I pytanie na koniec, czy idziesz za ciosem, czy będziesz kontynuował sukces i na przykład będziesz chciał wystartować z tym pasztetem w innych konkursach, na przykład plebiscyt na sportowca roku albo Eurowizja Junior? To znaczy powiem ci, że pasztet piosenkarz ani pasztet sportowiec chyba jeszcze nikt nie wymyślił, chociaż kto wie. Natomiast musisz chyba, Karol, przyznać, że jednak pasztet był piękny, więc tak w konkursie piękności myślę, że duże szanse by miała. Siła internetu już pokazała ostatnio, że można wygrać wszystko. Smacznego i powodzenia przy kolejnych akcjach. Dzięki wielkie. Na razie. To wszystko w tym odcinku. Niestety nie ma warzywa, które osiągnęło więcej niż, bo się nie wyrobiłem. Zasiedziałem się we Wrocławiu. Pozdrawiam serdecznie całe miasto. Jeżeli macie ochotę na więcej, subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie dołączyć do elitarnego grona korespondentów newsów bez wirusa, piszcie do mnie na Karol Mazurewski, najlepiej na Facebooku. I to tyle. Do zobaczenia. Cześć.